Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś będziemy zajmować się takimi wkrętarkami Bosch Uneo. Jedna niby chodzi, ale tutaj to nam się kręci we wszystkie strony. A z drugiej leci dym, coś teraz nie chce. O, teraz ładuje dymem. A przełącznik tutaj działa. Także mamy zrobić z dwóch jedną. Tu mamy nawet napisane oryginał i kopia. I zobaczymy, jakie tam są te ogniwa. Ewentualnie je wymienimy. I to rozkręćmy. Dobra, daliśmy radę. I tak nam się prezentuje w środku. A teraz przerwa na króciutką reklamę. Zapraszam do serwisu PCB Way do zamawiania płytek PCB. Proces jest łatwy i szybki. Podajemy rozmiar płytki, ilość płytek, ile chcemy, ile warstw chcemy, z jakiego materiału ma być wykonana. Grubość płytki, możemy sobie jeszcze określić wiele innych parametrów, na przykład rozmiar otworu, kolor solder maski, czy chcemy mieć konektory, czy nie, jakie wykończenie chcemy mieć, czy na przykład ile chcemy użyć miedzi w całej płytce. Także zapraszam do korzystania z serwisu PCB Way. Ten przełącznik tutaj troszkę jest, widzę, uszkodzony. No ale co, no to otwórzmy sobie drugie. Bo tutaj działa. I zobaczmy, jak bardzo jest uszkodzony. Części z tego drugiego damy sobie gdzie indziej. No ewidentnie to mamy łamane. To mamy dobra. To może zaczniemy od tego, że po prostu zrobimy jeden działający, bo to jest ten silnik, co się nie dymi. A tu mamy silnik, który się dymi. Nie wiem, czy teraz widać, no ale ja widzę dym. No teraz coś widać. Czyli ten ma dobry przełącznik. Czyli ten przełącznik przełożymy tutaj. A może zajmiemy się teraz wymianą ogniw. Użyjemy sobie tutaj Samsungi WTC5. Wszystkie mają około 2400. Impedancja. Co to się dzieje? Ja sobie myślę, co ta impedancja tak skacze, przecież dobre ogniwa były. A tu następny przewód się urwał. W którymś filmie się urwał wcześniejszy inny przewód. A teraz ten. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz zmierzyć. Jakieś 12,5, 12,6.
Mamy to samo. 12,7. 12,5. Czyli ogniwa mamy super. Czyli tak, tu mamy plusa i minusa. No i jest tak, będziemy sobie wymieniać, że tak powiem, na bieżąco. Dobra, zanim to pourywamy, zróbmy sobie taki komplecik. Plus i minus, my sobie damy przekładeczkę. Blaszka stalowa 02, zrobimy sobie podwójną warstwę. Tylko tak, najpierw sobie zobaczmy jeszcze próbę zgrzewania sobie zróbmy. Wyrywa otwory. Dobra, jedną stronę mamy. Wiecie co, tak sobie myślę, że to żeby tu za dużo nie kombinować, to my się tu przylutujemy. Chociaż teraz tak sobie myślę, może lepiej się nie lutować. Może znowu obrażę czyjeś uczucia elektryczne w komentarzach. To może przygrzejemy blaszkę i do tej blaszki się przylutujemy. Jak to miało iść? To miało iść tak. No to nie. Wypieprzymy to wtyczkę. Nie będziemy robić takiego dziadostwa. Czyli tutaj tą blaszkę puścimy sobie na ten bok. I teraz tu widzimy, że idzie nam dołem. Czyli będziemy robić to tak. No i kurde, wychodzi, że przewody są ciut za krótkie. Ale to nic, przesuniemy na koniec blaszki.
No zobaczmy, czy to wystarczy. No jak nie, to będziemy wymieniać przewody. No mogłaby być odrobinkę dłuższa. Czyli po prostu tutaj zostawimy tą wtyczkę dłuższą. Przez to nam się wydłuży ten przewód. No zobaczmy, czy to nam się zamknie. No dobra, tutaj jest wszystko ok. No to bierzemy się za drugi pakiecik. Co my tu mamy? Dobra panowie, tu nie będziemy się w jakieś uczucia bawić, lutujemy to i tyle, bo to tylko więcej komplikacji się robi. Dobra, czyli na minusie było to pod jakimś tam kątem. No dobra, to tak to zrobimy. Tu może damy sobie szczyptę jakiegoś kwasiku, tak ociupinkę. To sobie pocynujemy. Teraz tak, tu sobie troszkę poizolujemy co nieco. Nic, tutaj tak było w oryginale, to nie będziemy się tego czepiać. No dobra, no. Zostawmy, niech się to ładnie tutaj sklei i później będziemy sobie działać dalej. Tu mamy ten ułamany przełącznik, tu mamy dobry, to załóżmy sobie ten dobry tutaj. No i co? No i to składamy to i będziemy mieć jedną dobrą.
Wygląda jakby chodziło. Nie mam jakichś specjalnych bitów, żeby tu założyć i coś się pobawić. No ale do wiercenia. I to chyba tak ma chodzić. Jakiś udar jest. Wydaje mi się, że to tak ma właśnie działać. Właściciel nie zdecydował się na regenerację drugiej sztuki, bo tam silnik wyszedł 170 zł, przełącznik 70 z przesyłką, także to troszkę bez sensu by było. No więc zrobiliśmy tylko jedną, z dwóch złożyliśmy jedną. Motowiertarka wraca do właściciela, a ja dziękuję i pozdrawiam.